inwestycja nie odbyłaby się również, gdyby nie bardzo dobra współpraca z panem starostą, jak również z radnymi powiatu bielskiego, którego dzisiaj również witamy i dziękujemy kolegom Markowi, Mateuszowi i Pawłowi, że dzisiaj również koledzy z nami są. Reprezentują powiat bielski, starostwo powiatowe. Powiat bielski w swoim budżecie na tą inwestycję zabezpieczył ponad 2 miliony złotych i te środki zostały przekazane gminie Łomazy, ponieważ to gmina była inwestorem i gmina przejęła tą drogę na czas trwania projektu i będzie administratorem, może nie właścicielem, użytkownikiem przez nas najbliższe 5 lat, czyli okresie gwarancji. Panie wójcie, tutaj w miejscowości Chuszcza Druga ważne wydarzenie, otwarcie drogi, no jedzie się elegancko. Dzisiaj oddajemy do użytku mieszkańcom nowo przebudowany odcinek o długości 6 km wraz z wybudowanym chodnikiem o długości 2 km i parkingiem przy Szkole Podstawowej w Chuszczy. Wartość projektu to ponad 11 milionów złotych, z czego tych 11 milionów, 7 milionów były to środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych. 4 miliony to był wkład własny gminy Łomazy i powiatu bielskiego w kwocie po 2 miliony złotych. Co zostało wykonane, bo to nie tylko nowa nawierzchnia. Droga została przebudowana do szerokości 6 metrów. Wykonano podbudowę, jak również warstwę wyrównującą, ścieralną. Wykonano oznakowanie poziome, pionowe. Postawiono również przy przejściach nowych dla pieszych oświetlenie, które jest zasilane ogniwami fotowoltaicznymi oraz wiatrakiem. I wykonano również dodatkowe przejścia dla pieszych. Przebudowano także skrzyżowanie tutaj, które było dość niebezpieczne, z drogą w stronę Koszą. Także dziś ten odcinek jest przede wszystkim bezpieczny. Wykonano zjazdy na posesję, utwardzono pobocza. I to były takie główne prace od rzeki Grabarki do skrzyżowania właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, do miejscowości Koszały. To nie pierwsza inwestycja realizowana przez gminę Łomazy we współpracy z powiatem bielskim. W trakcie są kolejne odcinki. Tak, w tym ubiegłym roku dość pokaźna liczba kilometrów została przebudowanych, bo to ponad 11 kilometrów dróg powiatowych, które gmina przejęła na czas trwania projektu, tak samo jak ten odcinek od Łomaz do Chuszczy. To długie odcinki dróg, które dzięki Funduszowi Inwestycji Strategicznych, a także ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, te środki się udało pozyskać i w ten sposób gmina może wykonywać te inwestycje przy 80-ponadprocentowym albo nawet więcej dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Nie udałoby się to gminie Łomazy bez wsparcia zewnętrznego, pomocy powiatu bielskiego, ale także tych źródeł zewnętrznych. W tym roku to kolejne odcinki, które będą wykonane. Długi odcinek z miejscowości Bielany do Korczówki, 7 km dróg wraz z chodnikami w miejscowości Krasówka i Korczówka, jak również ulica Brzeska w Łomazach, od Łomaz do Studzianki, do rzeki Zielawa. To są kolejne odcinki, które doczekają się przebudowy w tym roku. A kolejne przebudowy przed nami, bo już są wykonywane dokumentacje na nowe odcinki dróg. Kolejna inwestycja, otwieramy kolejną drogę, a ta sama gmina, gmina Łomazy. Jak widzimy, bardzo dużo się dzieje na gminie Łomazy. To, o czym już wójt wspomniał, jak bardzo dużo dzieje się, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, w tym też drogi powiatowe na terenie gminy Łomazy. Z tego miejsca w imieniu starosty bielskiego Mariusza Filipiuka, który serdecznie Państwa pozdrawia i ubolewa, że z powodu obowiązków nie może z nami teraz być, i w imieniu swoim i w imieniu kolegów tutaj obecnych, nie tylko obecnych radnych, chcielibyśmy podziękować całemu samorządowi gminy Łomazy na czele tutaj z wójtem, z radnymi, sołtysami i też z mieszkańcami, bo wszyscy tworzycie tutaj tą wspaniałą społeczność, której tutaj przewodzi wójt, i ta współpraca dzięki wójtowi, dzięki radnym układa się bardzo pozytywnie i tak wiele możemy wspólnie zrobić. Fajna droga tutaj wykonana dzięki współpracy, i to od wielu lat, gminy Łomazy i powiatu bielskiego. Ja myślę, że nawet jak się podróżuje od strony Łomaz w kierunku Chuszczy, to z punktu widzenia mieszkańca Chuszczy, to widać, że ta droga jest tak jakby zrobiona od Chuszczy do Łomaz, bo są takie inwestycje samorządowe, że zawsze wójtowie zaczynają od stolicy gminy w kierunku innych miejscowości. Także to dla mieszkańców Chuszczy jest dobra wiadomość, że to od Chuszczy jest droga już praktycznie cała do Łomaz w takim stanie wyremontowanym, bezpiecznym.
Ta współpraca układa się na tyle dobrze, że w trakcie realizacji są kolejne wspólne inwestycje drogowe na terenie gminy Łomazy dzięki właśnie współpracy powiatu bielskiego. No tutaj należy pochwalić wójta Jerzego Czyżewskiego, który usilnie i zawsze i wszędzie rozmawiamy na ten temat. Dużo aktywnych radnych gminy Łomazy, którzy, wiadomo, każdy radny ciągnie do swojej miejscowości, dlatego dużo różnych projektów przebudowy dróg powiatowych, czy to do Koszą, czy to do Wólki Kościeniewickiej, przebudowany most też w miejscowości Chuszcza. Także to wszystko dzięki temu, że się spotykamy, rozmawiamy, dzieje się dużo, współpraca bardzo dobra. Ogromne serce i radość, dlatego że mam takich kolegów samorządowców i to jak się będzie dalej, nie, może powiecie, że nie jestem skromny, ale tak to będzie wyglądało. Przed nami wybory, jeżeli znowu postawicie na dobrych ludzi, którzy tak jak i w Radzie Gminy i w Radzie Powiatu będą potrafić współpracować, to wpiszemy się w piękne słowa kiedyś Marii Konopnickiej. Że ludzie to anioły z jednym skrzydłem, ale żeby się wznieść, muszą trzymać się razem. I to są piękne słowa, że róbmy tak. Dzisiaj poprawiliśmy wam niesamowicie to bezpieczeństwo, ten chodnik. I myślę, że będziemy się posuwać dalej, bo po prostu jesteście dla nas najważniejsi, bo jesteście mieszkańcami tej ojczyzny, tej gminy. I tak jak mówił kiedyś święty Augustyn, człowiek tak naprawdę stoi na dwóch nogach i kiedy oddaje jedno dla Boga, drugie dla drugiego człowieka. Dla firmy jak najbardziej, na ukłony tu od zarządu, z tą firmą współpracuje nam się niesamowicie dobrze, to są tak wielcy profesjonaliści, myślę, że oni tych dróg jeszcze tu wybudują bardzo wiele, bo najgorsze jest to, że szykuje się też do budowy i autostrad już i wychodzą już ponad te wszystkie nasze sprawy, ale jeszcze raz panie prezesie, na ręce prezesa proszę złożyć najserdeczniejsze podziękowania i życzenia wszystkiego dobrego też i oby wam się wiodło jak najlepiej. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w poprawę tej naszej efektywności jeżdżenia. Dziękuję posłom, parlamentarzystom, panu staroście i całemu zarządowi i radnym powiatowym. Dziękuję panu wójtowi, też Radzie Gminy, którzy przychylili się do naszej prośby, tak powiem. Dziękuję byłej pani dyrektor zarządu dróg powiatowych, która cały czas męczyła o te wszystkie nasze usterki i obecnym teraz, który się zajmuje nami. Tak. Czym dla was jest ta droga, dla mieszkańców? Dla nas ta droga jest bardzo ważna, bo przecież teraz jest, widać efekty, jak się jedzie. Bo do tej pory to tylko po prostu było jedyne stukanie w samochodach i no, była tragedia. Niebezpiecznie było, teraz jest posłużona, jest ładna droga. Bardzo dobrze się jeździ, mieszkańcy są zadowoleni. I no także... Podobno ten zakręt tutaj był taki mocno niebezpieczny, to dochodziło często do wypadków. Tak, ale teraz jest poszerzona, jest lepiej, jest bezpieczniej. Jak na razie nie było wypadków. Jakieś kolejne pomysły, kolejne marzenia, jeśli chodzi o inwestycje? Tak, mamy kolejne marzenia. Mamy zrobioną dokumentację na drogę Chuszcza, Wólka, Kościeniewicka w stronę. To jest droga, no w tej chwili po tych roztopach jest bardzo w złym stanie, są po prostu same doły, także no jest tragedia, jak się jedzie, a jeszcze dzieci do szkoły trzeba dowozić, no to jest po prostu tragedia. Coraz samochody muszą być u mechanika. No i mamy jeszcze w kierunku drugiej gminy do połączenia, to tam też jedzie się około jakieś 3 ponad kilometrów, żeby połączyć z drugą gminą. Tam też jest trochę droga w stanie fatalnym, że tak powiem, no ale miejmy nadzieję, może nam się uda, jak będziemy prosić. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy w czasie swojej podróży będą korzystać z dobrodziejstwa tej drogi. Chcemy prosić Boga o to, aby mogli dobrze, rozsądnie i bezpiecznie korzystać z wszelkich pojazdów mechanicznych. Niech tą drogą szczęśliwie i bezpiecznie mogli dotrzeć do celu swojej podróży. Prosimy Cię o to przez stawiennictwo świętego Krzysztofa, który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.